Konieczna jest obecność lekarza, położnej i niejednokrotnie większej liczby personelu. Działania początkowe podejmowane przy ratowaniu pacjentki, przy próbie zatrzymania krwawienia, polegają na wspólnym działaniu. To znaczy zabezpieczeniu pacjentki ogólnomedycznym, działanie przeciwwstrząsowe od założenia włóczyć dożylnych, jeżeli wcześniej oczywiście nie było, podanie płynów, skrzyżowanie krwi, tlenoterapia, ochrona przed wychłodzeniem. Kolejne działania, takie stricte położnicze, mające na celu ocenę obrażeń dróg rodnych, ocenę obkurczenia czy napięcia macicy. Krótko mówiąc, znalezienie, skąd to krwawienie występuje. Najczęstsze są to krwawienia z powodu nieprawidłowego obkurczania macicy. Krótko mówiąc, problemem jest trzon macicy, mięsień macicy. Tak jak powiedziałem, personel zwykle powinno być w takiej sytuacji więcej niż 2-3 osoby, aby można było wszystko ogarnąć, poradzić sobie z tym tematem.